kościół świętej Doroty związany jest z rodziną Ulmów. Tu brali ślub, tu chrzcili swoje dzieci. Rodzina Ulmów. Józef i Wiktoria Ulmowie z siedmiorgiem dzieci to polska rodzina katolicka z Markowej, która w czasie okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej próbowała ratować polskie rodziny żydowskie, ukrywając je we własnym domu podczas Holokaustu. Rodzina została zamordowana przez Niemców 24 marca 1944 roku w tak zwanej zbrodni w Markowej. Józef i Wiktoria Ulmowie są uznawani za sprawiedliwych wśród narodów świata, a cała rodzina w Kościele katolickim czczona jest jako męczennicy po beatyfikacji przez papieża Franciszka. Ich wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 7 lipca. Jest to dzień rocznicy ślubu Józefa i Wiktorii. Pomimo morderstwa Ulmów, które miało wywołać strach wśród mieszkańców wioski, ich sąsiedzi nadal ukrywali żydowskich uciekinierów aż do końca II wojny światowej. Okupację w Markowej przeżyło co najmniej 21 polskich Żydów. Józef i Wiktoria mieli 7 dzieci: Stanisława, Barbarę, Władysława, Franciszka, Antoniego, Marię i dzieciątko bez imienia, które rodziło się w trakcie rozstrzelania matki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej rodzinie, to zapraszamy do obszernych materiałów umieszczonych w internecie. Ewentualnie zachęcamy do odwiedzenia Markowej na Podkarpaciu, w której to wszystko się wydarzyło. Zobaczycie tam kościół parafialny pod wezwaniem świętej Doroty, który był związany z rodziną Ulmów. W tym kościele Wiktoria i Józef przyrzekali sobie miłość. Tu chrzcili swoje dzieci. Tu modlili się w każdej wolnej chwili. W tym kościele powierzali swoje troski Maryi. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowywałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Módlmy się za Kościół Święty, aby z godnością i mocą głosił dobrą nowinę wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby
kierując się prawdą, praworządnością, szanowali godność i wolność narodu, zabiegali o jego jedność, o dobro każdego człowieka oraz nieustannie troszczyli się o bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne naszej ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za małżeństwa cierpiące z powodu niepłodności, aby Pan wspierał ich w cierpieniu i odmienił ich los według swojej woli za stanownictwem błogosławionej rodziny Ulmów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za małżeństwa, które przeżywają kryzysy, aby Bóg przywrócił im miłość, którą sobie ślubowali w czasie zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby nie zatracili wiary otrzymanej w sakramencie chrztu i daru Ducha Świętego, które otrzymali w sakramencie bierzmowania. Spraw, Panie, aby zawsze trwały przy Tobie i w Twoim Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swego bestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy szanowali każde ludzkie życie i wspierali jego rozwój, potrafili w życiu codziennym naśladować cnoty błogosławionej rodziny Ulmów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Pamiętaj także o naszym zmarłym bracie i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Dorotą, z błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki. Kościoła
na cmentarzu parafialnym znajduje się też grób rodziny Ulmów. Trzeba tam pielgrzymować, żeby pokłonić się tym cichym i skromnym bohaterom, którzy nie wahali się oddać tego, co najcenniejsze, życia za współbraci. W 10 września 2023 roku ich relikwie zostały przeniesione do kościoła parafialnego świętej Doroty w Markowej. Opiekę nad grobem zrekonstruowanym przez Instytut Pamięci Narodowej sprawuje parafialny oddział Akcji Katolickiej z Markowej. Proszę Państwa, nie ma tutaj szczątków rodziny Ulmów, ale jest grób, gdzie spoczywali. Tak, z rodziny. Tu spoczywała rodzina Ulmów Józefa, wymordowanych przez zbirów tak, Hitlera. Rodziny Ulmów, ale jest grób, gdzie spoczywali. Przed tym leżeli przodkowie. Siedmioro plus dwoje to dziewięcioro jest. Słuchajcie, rodzina Ulmów jest w niebie, natomiast spoczywający na tym cmentarzu niekoniecznie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosław Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło dziękuję i stanie świeci. Niech odpoczywają w pokoju wieczny. Amen. A świętej Dorotę Męczennicy. Tutaj oni zdrę.